Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę czytała komentarze spod mojej teorii na temat Kuroshi Tsuji, także zapraszam Cię bardzo serdecznie. No to teraz grabnijmy sobie łyk kawki, herbatki, soczku, cokolwiek zapijecie. I przejdźmy do komentarzy. Oczywiście nie przeczytam wszystkich komentarzy, ponieważ jest ich zbyt dużo, ale oczywiście muszą przeszkadzać, muszą. Dostałam bardzo dużo komentarzy na temat Kurosza. Widzę, że teorie przypadły Wam do gustu. Z niektórymi się zgadzacie, z niektórymi się nie zgadzacie. Dziękuję Wam za fajną dyskusję pod moimi filmikami. Tak, ułożymy teraz włosy, chociaż. Niech takie będą sobie włosy. Komentarz, który wygrał życie. Gdybym miała wybrać top 10 najfajniejszych komentarzy, to ten z pewnością by się znalazł w tej topce. Naprzeczany przez Shadow Sato-chan, pozdrawiam. Szok życia. Chociaż czekaj, zgubiłam się. Idealnie w punkt podsumowuje poplątaność Kurosza. Poplątaność, którą w sumie kocham. Uwielbiam, kiedy autorka nas prowadzi za rączkę i wskazuje nam kolejne wskazówki ukryte do nowej teorii. Kolejny komentarzyk to jest komentarzyk napisany przez Diamencik. Teraz Ciel wydaje się zachować trochę jak Alois. Racja. I tutaj trzeba wspomnieć, że są duże rozbieżności pomiędzy mangą i anime. Alois jest to postać, która występuje w drugim sezonie Kurosza, jednak tej postaci nie ma w mandze. I tak, absolutnie zgadzam się w Diamencik. Alois i prawdziwy Ciel, czyli starszy brat bliźniak, wydaje się tak samo zarozumiały. Nie jest to typ postaci, którą lubię. Nie lubię tak bardzo zarozumiałych postaci. Także mojego serca nie skradł. Możecie napisać, czy lubicie nowego Ciela, a bardziej starego Ciela i Aloisa. Pytanie teraz będzie. Pytanie, które napisała Astralna. Pozdrawiam. Wiem, że pytanie trochę nie na temat, ale chciałabym wiedzieć, który tomik to odcinek 10 sezonu trzeciego, bo chciałam zacząć czytać tę mangę od zakończenia anime, ale nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Ja już odpowiedziałam na pytanie Astralnej w komentarzu, ale wybrałam ten komentarz, ponieważ chcę Wam powiedzieć, jak bardzo manga i anime są niezgodne. Tylko tak naprawdę pierwszy sezon w połowie, wyłącznie w połowie, bazuje na mandze. Bazuje do momentu, kiedy była rozjaśniona sprawa z Kubą Rozpruwaczem, kto jest tym Kubą Rozpruwaczem. Po tym arku właśnie zaczęły się filery w Kuroszu i cały drugi sezon również nie bazuje na mandze. Wiem, że trzeci sezon jest to sezon opowiadający o zaginionych dzieciach. Jest to sezon, który ma miejsce w cyrku i jest to następny ark właśnie po Kubie Rozpruwaczu i on bodajże się kończy na 8 tomiku, czyli widzicie, jakie są rozbieżności, ponieważ na ten moment Kurosz ma 27 tomików i wychodzi dalej, a trzeci sezon kończy się tak naprawdę w 8 tomiku. Więc moi drodzy, jeżeli obejrzeliście pierwszy i drugi sezon i macie ochotę przeczytać mangę Kurosza, to naprawdę możecie czytać od początku, ponieważ tylko i wyłącznie pierwszy ark z Kubą Rozpruwaczą bazuje na mandze. Więc jest sporo nowych przygód do odkrycia. I w tym momencie muszę też poruszyć temat wielu komentarzy, które dostałam na moim kanale. Na temat pierwszej teorii, czy Vincent to jest Ciel, ponieważ tak dużo osób mi pisało, że nie, to nie jest możliwe, ponieważ
W anime Sebastian mówi, że służył kiedyś Faranowi. Ja takiej sytuacji sobie nie przypominam w mance. Prawdopodobnie miała ona miejsce w anime, ale w mance nie. Przejdźmy do kolejnego komentarza. Oczywiście pierwsza teoria w świetle najnowszych tomików w ogóle nie ma sensu. Jest dosyć stara, sprzed roku. Zapraszam na nowe. Komentarz zadany przez Wiktora. Ej, w którym tomie pojawia się ten cały bliźniak? W 26 tomiku. Jednak oko, które może się domyśleć i zaobserwować, to tak naprawdę Ciel, prawdziwy Ciel, brat bliźniak starszy, występował już w wcześniejszych tomikach. Ale zawsze gdzieś tam był ukryty. Co nie mogę się doczekać 28 tomiku mangi, następnego tomiku. Będzie naprawdę epicki. Pytanie zadane przez Nicole. Czy w mance jest obecny Alois? Ponieważ oglądałam anime i tam był, a w mance czytam, że nie ma. I tak już wspominałam wcześniej, Aloisa nie ma w mance. Napisany komentarz przez Niki Fanohaj. Mam pytanku do osób, które znają się na mance. Ile dokładnie jest tomów, bo widziałam ich 27. Tak, jest 27 i będą wychodzić następne, chociaż niewątpliwie manga zbliża się ku końcowi. I muszę wam powiedzieć, że ta końcówka jest najbardziej interesująca, więc jeżeli zebrałaś 25 tomów, 24 tomy, to nie sprzedawa ich, bo widzę, że mnóstwo osób sprzedaje właśnie Kurosza, bo właśnie teraz jest ten najciekawszy moment. Teraz jest właśnie kulminacja tych wszystkich zagadek, wszystko nam się rozjaśnia, więc polecam trzymać i dalej kupować. Komentarze przeczytam przez Luna Moon. Wait, co to ma być? Słyszałam, co prawda, że Ciel ma brata. Ale to była tylko plotka, naprawdę muszę czytać, nadrobić czytanie mangi. Tak, wszystkim polecam nadrobienie czytania mangi. A teraz przejdźmy do komentarzy bardzo ciekawych. Pierwszy taki komentarz, napisany przez Sweet YouTube. Jak dla mnie to jest trochę jasne, ale nie jestem pewna, jak Ciela ojciec i matka zginęli, to jakby Ciel jest w 99% podobny do jego ojca. A ja myślałam, że Sebastian może był człowiekiem i umarł w tym samym czasie, co ojciec Ciela. I jakby to powiedzieć, że dusza ojca Ciela jest w ciele Sebastiana. Warto się pochylić nad tym pytaniem. Ale jakby to powiedzieć, Ciel miał brata bliźniaka, jak rozumiem, że Ciel jest starszym bratem, a tak naprawdę młodszy brat jest o imieniu R. Tak. Tutaj odpowiem na to pytanie jeszcze raz. Postać, która nam towarzyszyła przez pierwszy tom do 27 tomu, postać, którą nazywaliśmy Cielem, jest tak naprawdę młodszym bliźniakiem Erlem. Młodszym bratem, a Ciel, starszy brat, zaginął w pożarze i jak widać w 26 tomiku pojawił się ponownie. Teraz bardzo fajny komentarz napisany przez Martynę. Dzisiaj czytałam taką teorię, która mówiła, że naprawdę Vincent, ojciec, jest Sebastianem, czyli demonem. I w sumie się trochę z tym zgadzam, bo jakby dużo rzeczy na ten fakt wskazują, twierdzają. Na przykład to, że Ciel, uwaga, Ciel widzi Shinigami, a ich widzą tylko osoby, które są bliskie śmierci. Albo może jego pochodzenie, nad tym właśnie się zastanawiali ci Shinigami. Bardzo fajna obserwacja, punkt, warto się pochylić, warto się zastanowić nad tym pytaniem. Faktycznie jest to zastanawiające, że Ciel widzi Shinigami. Komentarz napisany przez Tagra. Ja mam taką teorię z Sebastianem, jakby w pół, jakby demonem. Trudno im powiedzieć. Sebastian zwykle, gdy pokazuje prawdziwą postać ze skrzydłami itp., to jego skrzydła przypominają anioła.
lecz są czarne. W filmie Kuroshi Tsuji mam na myśli film, w którym występowali aktorzy. Nie mam kompletnie pojęcia, o którym filmie mówisz, nie widziałam jego. Pod koniec jakby Ciel miał umrzeć i powiedzieć coś takiego. Słyszałam kiedyś o aniołach, które miały wysokie wymagania i zostały za to strącone do piekła. I tu dla mnie może chodzić o Sebastiana. Subek leci, dziękuję. Bardzo ciekawa sentencja, bardzo ciekawa. W pewnym stopniu opisuje Sebastiana. Chociaż w 26 tomiku to wygląda tak, jakby Ciel nie miał jakby jednej postaci, jakby mógł się przeobrazić w różne, ale faktycznie jest sentencja bardzo ciekawa. Może warto się nad nią zastanowić, a na pewno nadrobić film. I to jest dla mnie. Dla mnie uwaga, nadrób film. Może być naprawdę ciekawy. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że tak dużo osób pisze je. Dziękuję Wam serdecznie. No i do usłyszenia. Cześć! O, jeżeli macie ochotę, żeby Wasza teoria, Wasze spostrzeżenia znalazły się w filmiku następnym, to naprawdę proszę Was o napisanie jakichś fajnych, ciekawych komentarzy, może pod tym filmem lub pod innymi filmami związanymi z Kuroshi Tsuji. Do usłyszenia. Pa, pa.